Trzeba przede wszystkim ostrzegać przed tym, aby nie śmiecić naszej planety. Sprzątanie świata, czyli akcja edukacyjna w geosferze. Dawniej dzieci i młodzież z okazji Dnia Sprzątania Świata zbierały śmieci z pobliskich lasów i łąk. Dziś jest to już niemożliwe, więc przerodziło się w akcję edukacyjno-ekologiczną. Na moc atrakcji zaprosiła w tym roku po raz drugi geosfera. Gry, zabawy, zgadywanki i gra terenowa. Te wszystkie atrakcje czekały na ponad 300 uczniów jaworznickich szkół. Tu spod budynku rusza gra terenowa w zgodzie z naturą. Dzieci biegają po geosferze. W sferze szukają punktów, takie tradycyjne podchody o tematyce ekologicznej. Natomiast w dalszej części geosfery mamy warsztaty fizyczne prowadzone przez doktora Jerzego Kubackiego. Mamy zajęcia z recyklingu, czyli takie handmade z odpadów. Mamy również nasze jaworznickie MPO, piknik ekologiczny prowadzony przez Czarną Chmurę. No i o 11 mamy rozstrzygnięcie konkursu na plakat, na uzupełnienie plakatu o tematyce właśnie śmieciowej. Motyw przewodni wszystkich zabaw to segregacja odpadów. Segregujemy śmieci z gazet, dzieci wycinają z gazet różne produkty i wkładają ich do... wklejają na kartki, które odpowiadają kolorom pojemników na śmieci. Przede wszystkim, aby sprzątać świat, trzeba się nauczyć prawidłowej segregacji odpadów. Dzisiaj właśnie mamy takie gry, zabawy, różnego rodzaju strzeleckie, koszykówkę i inne, które uczą przede wszystkim segregacji. A jeżeli już posegregujemy odpady, uczymy również na warsztatach odpowiedniego tak zwanego domowego recyklingu, czyli robienie czegoś z niczego, czyli drugie życie śmieci, jakby to się też popularnie mówi, czyli warsztaty ekologiczne, memogry, puzzle, wszystko związane z ekologią, z ochroną środowiska. Do akcji przyłączyło się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które w ekologicznym quizie ufundowało dla uczestników ciekawe nagrody. Odpady na co dzień. Czy szkło pochodzi z surowców naturalnych, tak czy nie? Tak. Super. No, zadajemy dzieciom pytania z zakresu ekologii. No i po odpowiedzi na dwa pytania mogą sobie wybrać gadżet. Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi? 22 kwietnia czy 22 września? 22 kwietnia. Super. Nawet jeśli są błędne odpowiedzi, to każdego nagradzamy. No bo w jakiś sposób się uczy, odpowiadając na te pytania. Świadomość ekologiczna wśród dzieci jest bardzo wysoka. Akcja jest bardzo ważna. Myślę, że większość krajów świata uczestniczy w tej akcji. Bardzo ważne jest, aby choć ten jeden dzień okazać szacunek Ziemi, naszej planecie. Abyśmy nie zalegali w tonach śmieci i w tonach odpadów, które sami wyprodukowaliśmy. Nasza planeta się zanieczyszcza, jest strasznie dużo śmieci i się wszystko brudzi. Do żółtego plastik. Do niebieskiego szkło. Nie, do zielonego. Papier. A do zielonego szkło. Wszyscy wiedzą, do jakich pojemników należy wrzucać poszczególne odpady, a gdy widzą, że ktoś robi to źle, pomimo swojego młodego wieku, potrafią mu zwrócić uwagę.